Witamy na spotkaniu półfinałowym Pucharu RSHL pomiędzy Night Avengers a Executors Team. Na tym spotkaniu witam Państwa, Where's the Cow? Dzisiaj będę miał przyjemność jest dzisiaj skomentować. No cóż, czeka nas właśnie półfinał. Night Avengers Executors Team o miano grania w wielkim finale tegorocznej edycji Pucharu, która, no można powiedzieć, nawet jest całkiem ciekawa. Mieliśmy po drodze parę niespodzianek. Między innymi odpadnięcie Disconnected, liderów ligi. No ale jednak można powiedzieć, że ta stara gwardia dalej jest jakby w kupie. Bez jakichś większych niespodzianek, poza tą jedną, o której wspomniałem. Półfinale Night Avengers, Executors Team, a drugi półfinał Pride Hawks, hasające zające, w którym triumfowali ci pierwsi Pride Hawks. No i to właśnie oni zmierzą się w finale ze zwycięzcą dzisiejszego spotkania. Night Avengers pokonali Irregular Longshots 4-1 w poprzedniej fazie tego turnieju, gdzie hat-tricka zaliczył Zlev. Natomiast Executors Team pokonali właśnie Disconnected, sprawiając, wydaje mi się, niezłą niespodziankę, zwyciężając 1-0. No i znaleźli się w taki sposób właśnie w dzisiejszym półfinale. Oba zespoły mają swoją markę na RSHL-u. Wiemy, co możemy się spodziewać po tych obu zespołach. Executors Team wciąż, myślę, na bardzo wysokim poziomie, tak jak w zeszłych sezonach się prezentowali. Tak samo jest w tym. No a Night Avengers jest to marka, o której nie musimy nawet nic wspominać. Zlev, Eden, Majdzio, 8, no to są zawodnicy, którzy po prostu no nic dodać, nic ująć, jeżeli chodzi o ich skilla na aksbalowych, real soccerowych boiskach. Czekamy teraz spokojnie na link do roomu. W międzyczasie, jeżeli się nie mylę, mamy tutaj puszczone właśnie urywki ze spotkań poprzedniej fazy Pucharu obu zespołów, które dzisiaj się zmierzą w wielkim półfinale, w tej decydującej fazie, która wyłoni finalistę. Jeżeli chodzi o to, jak się oba zespoły prezentują w lidze, no to Night Avengers 6 miejsce, co nie jest jakimś świetnym wynikiem, patrząc jakie oni mają możliwości, aczkolwiek tam są bardzo małe różnice punktowe, to są różnice do drugiego miejsca tracą tylko 6 punktów, więc wszystko się może jeszcze wydarzyć w tym sezonie. Chociaż już niewiele nam zostało spotkań do końca, ale też jak widać, nie wszystkie drużyny mają rozegrane po 19 spotkań, które mają 18, które mają 17, trzeba o tym pamiętać. Natomiast Executors Team, miejsce 4. No raczej już nie uda im się dogonić liderujących zdecydowanie Disconnected w tym sezonie. No ale mimo wszystko jeszcze zostawi puchar, którym mogą zwyciężyć. Disconnected już im w tym na pewno nie przeszkodzą, więc będą się starali dzisiaj pokazać, że to oni albo jedni, albo drudzy, albo Executors Team, albo Night Avengers będą chcieli zwyciężyć i dodać kolejne trofeum do swojej klubowej gabloty. Jesteśmy już na roomie. Executors Team ma już, wydaje mi się, swój skład ustawiony. Thierry Henry, Fabregas, Martin, Sardas, więc w sumie nic takiego niespodziewanego. Nie możemy się też w sumie spodziewać jakichś specjalnych sztuczek w wykonaniu żadnego z teamów. Night Avengers, Eden, Majdzio, Zlev. I kto będzie tym czwartym, no jeszcze nie wiemy. Ale no myślę, że na pewno będzie to ktoś dorównujący umiejętnościami tym trzem świetnym graczom. Zlev, kapitalny snajper, no jakby nie trzeba przedstawiać. Kapitalnie w tym sezonie, w zeszłym sezonie gra naprawdę świetnie ten zawodnik. Strzela wiele bramek. Myślę, że będzie podobnie dzisiaj. Liczymy na to, żeby to widowisko było świetne. Sędziował będzie Matias, jeżeli się nie mylę. Tak, Matias będzie sędziował, dołączył czwarty zawodnik do drużyny Night Avengers, jest to Mystic. I kto jest dzisiaj faworytem tego spotkania? No bałem się postawić tego pytania samemu sobie. No ale no chyba jestem do tego zmuszony. Wydaje mi się, nie wiem na kogo mogę tutaj stawiać. Jestem raczej, no wierzę w to, że będziemy oglądać naprawdę świetne widowisko. A kto wygra, to raczej dla nas widzów jest sprawą drugorzędną.
No, myślę, że jeżeli Zlew będzie dzisiaj w świetnej formie strzeleckiej, tak jak jest często, to może przechylić to szale zwycięstwa na korzyść Knight Avengers. Mają też świetną defensywę, są super zgrani, ale tego zgrania nie może też odmówić graczom Executor's Team, którzy z tego przecież słyną. Ile oni już grali sezonów razem. Ciężko to zliczyć. No więc myślę, że tutaj sporo może się naprawdę wydarzyć. Karty są otwarte. To, co się dzisiaj stanie, to na pewno, no ciężko to przewidzieć, na pewno mi. Myślę, że znajdzie się sporo więcej ekspertów ode mnie, którzy mają na pewno swoją opinię na temat tego spotkania. Zachęcam do dzielenia się nią, no, gdziekolwiek, na Shoutboxie, na Twitchu. Tymczasem, no, czekamy na rozpoczęcie tego spotkania. Czy jakieś zmiany? Powoli. Myślę, że powinniśmy zaczynać. Relogi. Ostatnie szlifowanie pingu. Powinniśmy to w końcu, myślę, rozpocząć. Dobrze, bo powoli chyba zaczynamy. Mi się wydaje tak. Więc na szybko jeszcze składy w Red Night Avengers. Mystic. Natomiast Blue w składzie. Thierry Henry, Fabregas, Martin, Xardas to są oczywiście Executors Team. Czy Night Avengers, tak jak wspomniałem, są na szóstym miejscu w lidze? Czy to ich zadowala? No nie wiem, no niby mają jeszcze szanse na całkiem wysokie miejsce w tej lidze, ale na pewno liczyli w tym sezonie na mistrza. Tego mistrza, no jak wiemy, raczej już nie będzie. Więc czy to zaważy na ich jakiejś kondycji, powiedzmy, psychicznej, na ich moralach, jeżeli o takich możemy mówić w Haxballu? Myślę, że to wszystko jest możliwe. Dochodziły mnie dzisiaj także głosy, kiedy pytałem się różnych ekspertów o opinię, że panuje niezbyt fajna atmosfera ostatnimi czasy w Night Avengers. To jest prawda, no czy dalej taka jest, no się przekonamy, to jednak widać zawsze w wynikach. Ostatnie szlify, Mystic ma jakieś problemy z pingiem. Dobrze widzę. Dobrze, chyba w końcu to zaczną. Tak jak wspomniałem, składy już możemy jeszcze na szybko. Z Eden, Zlev, Maggio, Mystic, Night Avengers, natomiast Executor Team, Auri, Fabregat, Martin, Xardas zaczęli. Na razie takim delikatnym kwadratem. Przed siebie Eden, przejmuje Xardas, no i właściwie rozpoczynamy od nowa. Xardas ładnie go tam Zlev przytrzymał. Teraz jest szansa, Maggio. Ale dobrze, Xardas wyszedł do przodu, to było ważne w tej akcji. Mystic zostawia Edenowi. Eden, Zef! Ale i znowu, ależ ładnie teraz to zrobili. Zlew, ale znowu Xardas. Xardas na razie kilka dobrych interwencji w tym spotkaniu. Myślę, że no dobrze się wstrzelił w to spotkanie, to jest chyba najważniejsze. Maggio, Zlew. Szuka jakichś partnerów, zostawił piłkę Maggio. Znowu Xardas, Zlew. Zlew w górę, Mystic zostawi ją Edenowi. Eden będzie szukał rozegrania, ale ładnie teraz Zlew. Teraz jest spora przewaga Night Avengers na samym początku tego meczu. Bronią się spokojnie. Executor Steam liczą na jakąś kontrę. Teraz wychodzi Fabregas, ale Eden będzie pierwszy przy tej piłce. Ale nabija właśnie Edena Fabregas, więc teraz Executor Steam. No, kto na pewno wiemy, że kto pierwszy strzeli, ten raczej zamuruje po prostu bramkę. Na tym się ten mecz zakończy prawdopodobnie. No nie chcielibyśmy, żeby tak było, no ale jak wiemy, no tak bywa po prostu w balu. Szczególnie ten na najwyższym poziomie, szczególnie w Real Soccerze, gdzie jakieś bramki z przypadku. I o takie bramki naprawdę trudno. Maggio, Mystic i Zlew przed siebie, ale na znowu Xardas. Na razie dużo go jest wszędzie na boisku. Widać go w każdej akcji, i tej ofensywnej, i tej defensywnej. Mystic teraz ładnie, Zlew wyjdzie przed Xardasa. Zlew będzie chciał nabić. Zlew, Maggio. Fabregas trochę niepewnie, ale ostatecznie wybijają tą piłkę przed siebie. Executor Steam. Eden teraz próbuje jakiegoś dribblingu z Fabregasem. Maggio, Eden.
Mistyk trochę zagubieni teraz, Executor z Team jakby szukali jakoś wyjścia z tej sytuacji, ale bardzo mocno ich ściągnęli jakby na ich stronę. Raczej Night Avengers, na ich stronę boiska, na ich połowę. Madge teraz Mistyk, Xardas. Xardas znowu będzie przed siebie to wybijał. Udało mu się nabić Mistyka. To jest plus dla niego. Xardas, Henri w dół, ale nie, udało mu się, wyprzedził go Madge. Jeszcze nabity Xardas. To bardzo nerwowy początek Executor z Team. Ale w sumie nie było żadnego takiego bezpośredniego zagrożenia bramki. Więc w sumie dalej ten mecz jest taki otwarty, aczkolwiek no jak widzimy z zdecydowaną przewagą w posiadaniu piłki Night Avengers. No liczymy na to, że jednak to spotkanie nie będzie takie jednostronne. Zlew, Mystic, ale że oni ładnie klepią tam Zlew i Mystic naprawdę świetnie. Nie wiem jak ping Mystica w sumie się uspokoił, więc jest dobrze. Eden będzie walczył teraz, żeby to piłko ładnie rozegrać. Mystic przed siebie. I Xardas, co z tą piłką zrobi? Udało mu się oszukać trochę Zlewa teraz przy tym aucie. Xardas, Madzio i Auri ładnie się schował. Kolejny aut dla ET. Auri, Xardas i aut dla ponownie Executor z Team. Mystic się szybko usuwa, żeby nie było jakiegoś ostrzeżenia. Xardas, Madzio i piłka chyba dla Red, tak. Night Avenger, na razie bardzo spokojne spotkanie. Co możemy obserwować, no na początku spora przewaga Night Avengers, ale teraz uspokoili sytuację. Executor z Team, ET gra teraz spokojniej, dużo autów, więc w sumie nic ciekawego się nie dzieje. Chociaż teraz zdziwiła mnie trochę ta decyzja Matiasa. Wydawało mi się, że piłka powinna być dla Night Avengers, ale możliwe, że czegoś nie dostrzegłem. Eden. Eden będzie teraz spokojnie, ależ opanowanie, kapitalne podanie Edena przed siebie. Mystic, ale musi uciekać w górę, bo Aurin tam ładnie doszedł, ale kapitalnie to zrobił Eden chwilę wcześniej. Pięknie znalazł Zlewa tym podaniem. Mystic. Madzio, cały czas się przesuwają. Night Avengers, teraz będzie to ładnie zgrywał. Mystic będzie na rzut rożny chciał grać, ale mu się nie udało. Chociaż dalej piłka dla Night Avengers. Madzio, Mystic. Mystic, gdzieś ta piłka poleci w dół. Martin. Martin kontra Mystic i Xardas. Dabija spokojnie. I spróbują wyjść z jakąś kontrą, chociaż no nie wróżę nim raczej powodzenia tutaj, bo naprawdę świetnie na razie w defensywie Night Avengers. Ani jednego zawahania, ani jednego błędu. I teraz Zlew, ależ kapitalnie, ale Fabregas uprzedza Madzia. W środku boiska Martin i Mystic wybijają bezpiecznie. Xardas. Mystic kontra Xardas. Auri, nie wyszła chyba ta piłka. Poszła jednak poszła według Matiasa. I przy piłce znowu Night Avengers. Teraz, teraz szale się minął. Nieprzyjemnie się minął Auri z tą piłką. A mógł coś z tego zrobić na pewno ciekawego. Mystic kontra Xardas. Xardas gdzieś tą piłkę w dół posyła. Mystic! Trochę niebezpiecznie, ale Martin na posterunku. Martin. Przegrał teraz słabe podanie, Zlew i Fabregas. Fabregas musi tą piłkę po prostu przyholować trochę. Próbować nabić Madzia, co mu się nie udaje. Eden, Zlew. Teraz Fabregas! Teraz Fabregas! Ajajaj, za trochę za daleko. Nie miał jak takiego kontra w sumie podać. Auri. Madzio, Mystic. Wciąż, mam już, drodzy Państwo, szóstą minutę, a wciąż jakby bez żadnego strzału na bramkę. To jest trochę niepokojące. Cały czas ten środek boiska, szukanie jakiejś jednej akcji. Teraz! Auri! Auri! Szuka w dół! Trochę się zawahał. Wydawało mi się, że mógł podać do Fabregasa w tej sytuacji. Próbował sam tam czarować obronę Night Avengers, ale bezskutecznie. Madzio do Mystyka. Mystic. Xardas. Xardas, Mystic i wybija ostatecznie tą piłkę przyciśnięty przez Mystyka Xardas. Na razie no nie widać to, czy wspominałem zaraz przed rozpoczęciem spotkania, na razie nie widać żadnych jakichś obniżonych morali, jakiejś presji po stronie Red, po stronie Ena i Mystic teraz pięknie wychodzi. Mystic w dół do Zlewa lub przeza Zlewa kapitalnie Martin i teraz znowu wychodzi ET, Fabregas będzie chciał podać jakoś do Auriego. Auri tą piłkę przejmuje, ale nie na długo, ponieważ już mu odbiera ją defensywa Night Avengers. Już jest 7 minuta, wciąż 0-0. Czekamy na rozstrzygnięcia, czekamy na bramki. Ale niestety tutaj nie zadziała raczej ta taktyka, ta jakby takie pożykadło piłkarskie,
że rozwiąże się worek z bramkami po pierwszej strzelonej. Więc tutaj raczej będziemy obserwować po prostu festiwal murowania. Obawiam się, żeby tak nie było. No ale no, tak zwykle jest. Zważając na moje doświadczenie w komentowaniu meczy real soccerowych, no najczęściej tak to bywało. Szczególnie na takim wyższym poziomie. Maggio. Mistek. Maggio, ale nabity umiejętnie przez Fabregasa. I wciąż w sumie auty, festiwal autów, jakby miał ich policzyć, byłoby ich na pewno sporo. Jeżeli dalej to. Oj, teraz jest akcja. Fabregas, ale Eden. A jeszcze go nabił kapitalnie. Świetnie, świetnie, Eden. Widać, że jest naprawdę w dobrej dyspozycji. Wracając, jeżeli dalej będziemy obserwować taki obraz gry, to obawiam się, że Zbigniew Stonoga będzie miał co robić, ponieważ na razie niezbyt wygląda to fajnie. Eden teraz będzie szukał z lewa. Eden, Mistyk. Aleksandras wybija tą piłkę. Maggio, Eden, może teraz coś sklecą. Eden, zlew, Mistyk, Maggio, ależ ta piłka się przemieszcza, ale brakuje tego ostatniego podania. No i przede wszystkim strzału. Na razie, że się nie mylę, nie było żadnego strzału, drodzy Państwo, w tym spotkaniu. Maggio i nabity Xardas na out. O pauzę prosi Henry. Mamy chwilę przerwy. Zlew, Maggio. Martin, nabity zlew. Mamy rzut rożny, drodzy Państwo, dla Night Avengers. I to jest okazja. Zlew będzie dośrodkowywał. Zlew, Maggio! Teraz Eden będzie chciał jakoś to poszukać kogoś ze swojej drużyny. Maggio, Mistyk, Maggio, ależ tam jest zamieszanie, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. Będzie piłka z piątki. Tak, będzie piłka z piątki. Martin. 8 minuta, 30 sekunda, wciąż bez bramek. Półfinał Pucharu RSHL-a. Night Avengers Red. ETF Blue, jeżeli ktoś dopiero do nas dołączył. I obawiam się, że wiele nie stracił, ponieważ no mecz na razie nie zachwyca swoim poziomem. Oglądamy bardzo taki no nudny hackball, chociaż teraz Mistyk, Maggio, jakby starali się mi cały czas przerywać gracze, czy to jednej, czy to drugiej drużyny, kiedy zaczynam te swoje monologi o poziomie tej rozgrywki dzisiejszej, no ale no naprawdę myślę, że jakikolwiek ekspert stwierdziłby to samo. No ale liczymy, że to się wszystko jeszcze rozwinie. Jest jeszcze sporo czasu, żeby tak się stało. Mistyk, Maggio, ładnie do zlewa, ale teraz nieporozumienie trochę w ich krzykach. Mistyk walczy tam z Sardasem, pomógł mu zlew. Zlew, Maggio przed siebie, nabija Sardasa. Mistyk. I piłka będzie ostatecznie bardzo blisko linii bocznej. Dochodzi Eden, 20 sekund dolicza. Matias, Auri, zlew, teraz szansa, zlew, Mistyk. Ale trochę za mocno nam zagrał zlew. Maggio. Mistyk chciał tak jakby tyłem odegrać, nie udało mu się. Xardas. Night Avengers przy piłce, Mistyk. Znowu Night Avengers. O, jednak nie. No, ciekawe werdykty dzisiaj Matiasa. Także Maggio zgłaszał raz. Dzisiaj już jakby takie no, pretensje, można powiedzieć, w stronę sędziego. Kiedy była bardzo groźna akcja ze strony Night, mogła być bardzo groźna akcja ze strony ET. Kontra, tam wychodził Fabregas na bardzo czystą pozycję. Ostatecznie się skończyło na niczym, bo Eden ładnie tą piłkę wyeksmitował. Eden. Drodzy Państwo, kończy się pierwsza połowa. My nie oglądaliśmy właściwie żadnego strzału. Nie mamy chyba nad czym się rozwodzić. Mecz bardzo, bardzo taki spokojny. Night Avengers przeważają delikatnie, szukają okazji. Więcej ataków pozycyjnych. Więcej jakby takiego spokojnego rozgrywania tej piłki, kiedy Night Avengers, przepraszam, kiedy ET czeka na kontrę. Koniec pierwszej połowy. Co możemy powiedzieć? No, wiele na pewno nie możemy, gdyż no 0-0. Koniec pierwszej połowy. Czekamy na ewentualne zmiany, na zmianę także obrazu gry, który nie zachwyca. Wydaje mi się, że może nawet nie być żadnych zmian. Tak będzie dokładnie. Więc tym razem oczywiście zamiana w red, zmiana stron w red. Executor Steam, Henry, Fabregas, Xardas, Martin, Night Avengers, Blue, Eden, Maggio, Mystic, Zlev. Jeszcze jakieś relogi chyba, tak myślę. Albo będą nawet zmiany, nie wiem. Na roomie jest Pacman, znowu jest Maggio. Chyba będzie bez zmian, tak? Tak, nie mylę się.
Więc oba zespoły stawiają na razie na to, co było, czyli na razie spokojną grę, na to się zanosi. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało w drugiej części tego spotkania, czy ten mecz jakoś ruszy w końcu do przodu, zobaczymy więcej widowiskowych akcji, bo ile akcje są ciekawe, o tyle no brakuje ostatniego podania i przedostatniego podania i strzału i bramki. Więc jak widać do tej układanki zwanej ciekawy mecz brakuje dosyć sporo. Tymczasem zaczynamy drugą połowę, wciąż 0-0. Xardas pierwsze kopnięcie już trochę nieudane, Mistyk to piłkę chciał przejąć. I teraz Fabregas tak przed siebie marszy trochę niepewnie. Ale bez nerwów. Eden. Zef. Znowu teraz to niebezpiecznie. Mistyk, ależ niebezpiecznie. Co teraz robią gracze Night Avengers? Jakby nie potrafią wejść w tą drugą połowę. Rożny dla ET. Auri. Ale słabiutki rożny. Nie wykorzystali swojej szansy. Auri. W dół gdzieś, ale nieudanie Mistyk przed siebie, żeby tylko zyskać trochę na czasie, żeby móc ustawić się w tej defensywie trochę lepiej niż to było na samym początku tej połowy. Eden, Mistyk, Maczdzio, Zlew. Zlew przegrał, chociaż nie, ładnie się z tego wywinął, można powiedzieć, ależ kapitalnie teraz Zlew. Wyciągnął trochę tą piłkę, nabite Maczdzio, więc trochę te starania z lewa poszły na nic. Auri, Martin, Auri, Martin, jeszcze raz. Wymieniają się tymi podaniami, takimi trochę chaotycznymi. Mogło coś z tego wyniknąć. Maczdzio! Fabregas jakby to x-nął. Mielibyśmy chyba pierwszy strzał. Czy wyszła? Chyba nie wyszła. Zlew. Fabregas nabija Maczdzia. Jakby teraz ET ruszyło trochę z impetem. Chcą zaskoczyć. Najdalej na tym początku! I będzie jeszcze kolejny rzut rożny. Znowu dla ET. Czy ET będzie w stanie strzelić? Fabregas Xardas! Kolejny rożny. Było trochę groźnie. Przynajmniej oddał jakiś. Powiedzmy strzał. Xardas ponownie, jeszcze raz rożny. Chociaż nie, to już się skończy piątką. Powiem, że mam naprawdę chyba coś ze wzrokiem, ponieważ dzisiaj te moje werdykty, powiedzmy, komentatorskie, sędziowskie, mi nie wychodzą. Cóż bywa. Maggio. Nabija Auriego. Najdawniej będą chcieli wyjść z jakąś kontrą, ale Xardas to ładnie blokuje. Chociaż teraz Maggio trochę. Zostawili z lewa, przepraszam. Maggio. Xardas. Maczdzio, znowu teraz ładnie będą klepać. Maczdzio, ładnie do Edena. Eden komu rozegra? Mistyk. I nie ma za bardzo komu poza znowu do tyłu do Edena. Eden. No i drodzy Państwo, w sumie wracamy do tego co było. Kolejny out. No, nie omieszkam powiedzieć, że powoli to jest dramat. To co się dzieje, to co oglądamy. To mi ciężko wyciągnąć jakieś takie pozytywy dla widza. Mamy nadzieję, że to się zmieni. Może naprawdę by się przydała jakaś bramka, żeby może nawet ona by ożywiła to spotkanie. Mistyk, Maczdzio, no i nieporozumienie w szykach. Night Avengers. Xardas. Martin. No i podanie na out. Maczdzio. Mistyk gdzieś do góry, ale nie ma tam z lewa. Strasznie jakby teraz chaotycznie zaczęły grać oba zespoły. Dużo nieporozumień. Dużo błędów. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Chyba nie weszli zbyt dobrze w tą drugą połowę. Eden teraz będzie walczył z Fabregasem. Nie wiem, czy go nabił. Nie udało mu się Fabregas. Xardas! Eden, spokojnie, doświadczenie. Widać tutaj jego. Mistyk. Przed siebie. No i w sumie bez powodu. Tak, żeby tego zyskać na czasie. Nabity ładnie teraz przez Martina. Fabregas. Błąd z jego strony. Ta piłka wyszła, mi się wydaje. Nie wiem, czy to będziemy. Tak, będzie. Powrotem na aut. Mamy tam problem, ponieważ był tam out. Teraz nie wiadomo, czy będziemy zaczynać z góry, czy z dołu. Chyba jednak z dołu. No już, jak widzimy, opinie już pewne nasze od boksie, że ten mecz, no nie jest zbyt ciekawy. No ale miejmy nadzieję, że będzie ciekawszy. No tak chyba trzeba sobie, tak trzeba chyba się dowartościowywać. No i dobrze, Xardas, Henri, Zef, Maczdzio. Na razie takie spokojne podania. Night Avengers cały czas od początku tego spotkania próbują znaleźć jakąś lukę w obronie, ale tej luki nie ma po prostu. Szczelna defensywa ET, jeszcze chyba szczelniejsza Night Avengers. No i mamy z tego 0-0.
14 minucie w drugiej połowie i nie oglądamy ciekawego widowiska. Eden na razie wzorowo, Mistyk trochę mniej, szczególnie po tej akcji. Xardas Fabregas chciał to szybko do Auriego, ale znowu jego zapędy zostały stłumione w zarodku. Auri, czy dojdzie do tej piłki? Chyba dojdzie, doszedł w ostatniej chwili, przed siebie ją wybija. Maggio. Na aut, Maggio. Zlew. Maggio. I teraz szansa, Xardas kapitalnie, Auri! Auri! Xardas, Maggio, ale bezskutecznie próbują tam się przedrzeć, ET. Po raz pierwszy od dawien dawna. Maggio, Mystic, Xardas i piłka znowu na aucie. Który to już aut? Ciężko mi powiedzieć. Eden. Auri. I teraz Fabregas, może teraz, ale ponownie tylko aut. No i znowu od autu. Fabregas przed siebie, ta piłka nie, na pewno nie zagrozi bramce Edena. 15 minuta. I nabity Fabregas. Już nie ma. Miała być pauza, już chyba jej nie ma. Alrich prosił o pauzę, teraz zdecydował się, że już jej nie chce. No więc obserwujemy troszkę takie, o, powiedzmy, bez szału widowisko. Ta druga połowa niczym nie wyróżnia się od tej pierwszej. Obserwujemy takie spokojne, ślamazarne akcje, albo jakieś kontry, które są zwykle tłumione po pierwszej akcji, przepraszam, po pierwszym podaniu. Chociaż teraz Mistyk szukał zlewa, ale Xardas po raz kolejny. Xardas naprawdę dobry mecz dzisiaj tego zawodnika. Dobrze blokuje. Z rozgrywaniem gorzej, no ale tutaj żadna drużyna dzisiaj się nie wyróżnia tym, żaden zawodnik też zresztą tym rozgrywaniem. Ale dobrze w defensywie gra Xardas i to się liczy. Maggio. Auri. Eden. Sporo już takich jakby niedociągnięć w grze obu teamów. Nie wiem, czy im też leży na sercu trochę to, jak grają. Mam nadzieję. Zlew. Piłka na aucie. Dla kogo? Dla Red, czyli dla ET. Xardas. Prosił o challenge Eden, ale chyba jego prośba się nie spotka. Aha, naprawdę challenge. Mamy jakąś przerwę. Była prośba o challenge. Nie wiemy, czy ten challenge ma być prawdziwy, czy to jest jakaś beka, że tak powiem kolokwialnie. No, Eden chyba się zdenerwował werdyktami Matiasa, które według niego nie są zbyt dzisiaj trafne. No dobrze, no nie wiem, wracamy z powrotem do widowiska. No tak, to może troszkę chyba hiperboli użyłem, no ale tymczasem wracamy do meczu. Mistyk. Zlew. Mistyk. Wymieniają się podaniami, ale bezskutecznie. Eden. Zlew. Maggio. Eden w dół do zlewa. Xardas i Maggio ponownie na aut. Xardas. Powiem Państwu, że chętniej, ciekawsze byłyby chyba jakieś opowieści, nie wiem, jakieś dobranocki, niż komentowanie dalej tego, tak jak to leci, że mam być z Państwem szczery. Ale tymczasem zlew! No, no, to jest niemożliwe, co ten człowiek zrobił, no. Ohoho! No, no dobrze, kajam się. Przerwał mi po raz kolejny ktoś. Tym razem był to zlew. Jest 1 do 0, drodzy Państwo, w tym spotkaniu. Obejmuję prowadzenie Night Avengers i po prostu znikąd ten zawodnik po raz kolejny udowadnia. To jest ścisła czołówka RSHL-a. To jest ścisła czołówka europejska, drodzy Państwo. Po prostu usypiał mnie już ten mecz, żeby nagle znikąd zlew uderzył tak kapitalnie po prostu po długim i ustalił, że wynik od teraz będzie wynosił 1-0 dla Night Avengers. No nic dodać, nic ująć, kapitalna bramka. Już miałem zacząć, powiedzmy, zmieniać temat, a tymczasem zlew. No kapitalnie zamknął mi usta, no coś takiego mi się bardzo podoba. Maggio do Edena. No i może teraz ruszą jakoś ET, bo muszą w sumie ruszyć do ataku. Zostały im 2 minuty, więc co mają zrobić? Fabregas.
Nabija ładnie Maciej, a Fabregas będzie chciał do Amriego, ale Maciej go tam stopuje w ładnym stylu. Maciej i Fabregas na piątkę. Eden właśnie od niej zacznie, potężna piątka, ale blokuje ją szybko Henry. Maciej, Mistyk, ale nawet do tej piłki nie doszedł, ponieważ Xardes go tam szybko zatrzymał. Muszą ukracać te ataki Night Avengers. ETF już w zarodku, jak najszybciej muszą je gasić po prostu czym prędzej, żeby mieć jak najwięcej czasu, żeby strzelić. Taki mecz powiedzmy schematyczny dla RSL-a. Chociaż może aż tak schematyczny nie był, bo to był jakiś wybitny dzisiaj wyjątek, przypadek naprawdę. Czyli w skrócie mecz, gramy panowie, bramka, mur. Więc na razie to obserwujemy spory mur i w sumie ciężko się dziwić panowie, bo została minuta do końca. Night Avengers wprowadzą i będą chcieli ten rezultat na pewno obronić. Jeżeli ma się w drużynie z lewa, można sobie pozwolić na taką taktykę, ponieważ ten człowiek jest naprawdę... To jest, on jest nie z tej ziemi, to co on dzisiaj wykonał, to było no, nieprawdopodobne. Obrażam pewnie sporo osób, które w swoim życiu widziało i grało dużo lepsze akcje, strzelało ważniejsze bramki w ważniejszych chwilach, ważniejszych meczach, ale z lew to robi powtarzalnie w każdym meczu, naprawdę. Z jakimiś niemałymi wyjątkami, więc no... To jest naprawdę napastnik klasy światowej. Zlew, Xardas, przed siebie. Niewiele czasu zostało, ET, 25 sekund doliczone. No więc raczej spodziewam się tutaj, że już zatrzymają do końca. Night Avengers wynik, jaki wynosi, przypomnijmy, 1-0, co państwo widzą na swoich monitorach. Maggio szuka Mistyka, nie udało mu się, Fabregas i Maggio na out. No będą teraz chcieli rzucić jakby taki ostatni jeszcze atak. I teraz Xardas szukał tam, ale zlew przed siebie, na spokojnie, doświadczony. No niesamowity człowiek. Dzisiaj naprawdę uratował swój zespół od wiecznej jakby takiej agonii w takim nudnym spotkaniu. I drodzy państwo, koniec tego meczu. Możemy już powiedzieć, no nie zachwycał on poziomem, co dostrzegli chyba wszyscy, nie tylko ja. 1-0 wygrywa Night Avengers w półfinale Pucharu RSHL-a. W finale zmierzą się z ekipą Pridehawks, którzy jak już mówiłem pokonali Asające Zające właśnie w tym półfinale. Czekamy na finał, który mamy naprawdę głęboką nadzieję będzie zdecydowanie lepiej opitował w lepsze akcje, w ciekawsze, no powiedzmy w ciekawsze będzie widowisko niż dzisiaj. Mamy nadzieję. Tymczasem, no to by było chyba na tyle, jeżeli mam wyróżnić MVP tego spotkania, no to na pewno zlew. Nikt tutaj niczym się nie wyróżnił, ale po prostu bramka to bramka, a zlew to zlew. A stream to stream, który się właśnie kończy. Ten mecz komentował dla państwa Where's the Cow? I dziękuję.